kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmie. I w końcu nowy film, jestem w Polsce jak widzicie i nagrywam mój ulubiony do nagrywania film i myślę, że Wasz do oglądania, czyli Hollumpeksowy. W sumie tych zakupów dosyć sporo się uzbierało, a byłyśmy z mamą tylko raz. Nie, dwa razy, źle mówię, dwa razy. I dzisiaj nagram tą pierwszą część. Jeżeli trochę dziwnie mówię, to Was przepraszam, ale coś czuję, że mnie choroba rozkłada. I tak jak długo nie chorowałam, tak powiem Wam, że akurat teraz przed urlopem, jak zawsze na złość, coś się musi tutaj dziać. I słuchajcie, długo w ogóle nie nagrywałam, bo też dużo się działo i wyniki, lekarze i też była dziewczyna mojego brata. Także no wiecie, jakoś tak się nie myślało o tym, żeby wyjmować aparat. No ale w końcu jestem, w końcu przychodzę z moim ulubionym filmem. Cieszę się, że tak dużo rzeczy udało mi się zdobyć, upolować. Może nie są to jakieś, wiecie, nie wiadomo jakie hity, chociaż myślę, że w tych drugich zakupach jest dużo więcej fajniejszych rzeczy, także zapraszam Was też do kolejnego filmu. Tymczasem przechodzimy już do mierzenia. Od razu Wam mówię, że niektóre rzeczy mogą być pogniecione, bo dopiero co wyjęłam w sumie je, tak wiecie, z prania wszystkie, a że zaraz będę pakowała wszystko do walizki, to po prostu się nie opłaca tego prasować, bo to i tak wszystko będzie wygniecione. Także jeżeli coś będzie w takim średnim stanie, to wiecie, przymknijcie oko na to. I pierwszą rzeczą jest rzecz, którą mam na sobie, czyli jest to czarna bluzeczka. Taka wiecie, zwykła czarna bluzeczka, białe paseczki, takie cieniusieńkie prążki bym powiedziała. I ona z tyłu nie ma metki, więc nie powiem Wam jaka to była firma. W każdym razie jest leciutka, więc na pewno nie kosztowała dużo. Tak jak już za każdym razem podkreślam, my chodzimy w sobotę, więc jest 40 zł za kilogram. I nie pamiętam ile tak całościowo za te pierwsze zakupy wyszły za moje rzeczy, ale za drugie pamiętam, że wyszło 64 zł, a tam było tych rzeczy 7 chyba, czy 8? Dobra, w każdym razie to już będzie w kolejnym filmie. Ta bluzeczka jest bardzo milutka, tak jak widzicie, na długi rękaw, cieniutka, w sam raz na jesień, żeby założyć pod coś albo samą po prostu do jeansów. No i wiecie, zwykła czarna bluzeczka w prążki, nie ma się nad czym rozgadywać, także przechodzimy do kolejnej bluzki, bo w tym holu będą same góry, czyli same bluzeczki. Nie wiem, czemu jakaś taka wydaje się w tym aparacie pomarańczowa, nie wiem, czy Wy to też widzicie. Tak patrzę na swoje ręce i na twarz, to jakaś taka jestem pomarańczowa. W każdym razie kolejna rzecz, bluzeczka, t-shirt z ASOS'a, marki ASOS po prostu. I ona ma taki kolor, wiecie co, beżowo, kawowo, coś takiego i ma, chciałam powiedzieć prążki, taka melanżowa jest, wiecie, takie czarne kropeczki ma na sobie. Jest wykończona czarnymi tutaj wstawkami, bardzo mi się podoba, mimo że jest taka zwykła, basicowa, podstawowa, to bardzo, ale to bardzo mi się podoba. Nie wiem, jakoś tak ma coś w sobie. Taka troszeczkę oldschoolowa jest. Nie wiem, czy wiecie o co chodzi. Kiedyś takie koszulki też były. I ona jest dłuższa, bo jest aż tak do połowy pupy. Także to mi się podoba w niej. Materiał też jest bardzo miły, nie jest wcale sztuczna. I tyle, kochani. Przyda się właśnie do shortów takich czarnych, co kupiłam. Tylko, że to już kupiłam normalnie w H&M-ie. Ale z kolei ten film z holem zakupowym, takim dużym, dużym, będzie już w Irlandii go nagram, no bo teraz za dwa dni dosłownie wyjeżdżam, więc wiecie, nie opłaca się po prostu tego wszystkiego tutaj jeszcze raz rozpakowywać, rozklejać, więc ten film będzie no, albo kolejny, albo gdzieś później. Także ja lecę przymierzać kolejną bluzeczkę. Teraz mamy taką bluzeczko-koszulę z Vero Mody. Bo jest to połączenie tak dwóch materiałów. Pierwszy materiał, nie wiem dlaczego, ale kojarzy mi się jakoś z prześcieradłem, takim frotę, bo to nie jest ani pikowane, ale ma taką śmieszną strukturę, nie wiem czy to będzie tutaj w aparacie widać, taką jakby prążkowaną i ma wstawki właśnie koszulowe, tutaj i na rękawkach, także coś innego, uważam, że fajnie się prezentuje, no... Ja lubię czarne rzeczy, nic na to nie poradzę, że mam ich dużo w szafie i myślę, że czerń u mnie przeważa, bo to jednak potem do wszystkiego pasuje. No i tak się prezentuje ta bluzeczka, jest bardzo, bardzo milutka, cieniutka, także w sam raz, może nie na tą pogodę, bo jeszcze jest troszeczkę za ciepło, ale już wiecie, szafę powoli szykuję na jesień, też będzie kilka rzeczy takich może bardziej letnich, bo ze względu na wakacje, na które jedziemy, a na... Chciałam powiedzieć już gdzie, ale jeszcze nie powiem.
w tym miejscu na razie jest bardzo gorąco, także takie rzeczy krótkie, jakieś na ramionczkach, na krótki rękawek bardzo się przydadzą. W każdym razie, no tak w tej koszuli na pewno będę chodziła, ale myślę, że tak bardziej już w okolicach jesieni. Od razu Was przepraszam za prześwitujący stanik, ale już mi się nie chce zmieniać do, w sumie, do jednej bluzki, bo reszta będzie w ciemnych kolorach. Także to jest taka koszulko, nietoperzo coś. Nie wiem, jak to nawet nazwać. Na 3/4 rękawek. Materiał już jest taki troszeczkę sztucznawy, bym powiedziała. Firma jakaś krzak, nie znam totalnie. W kolorze beżowym. Ja mam bardzo mało takich rzeczy w szafie. Wręcz bym mogła na palcach jednej ręki policzyć. Ale tak mi się wydawało, że będzie fajnie wyglądać w kasana do tych shortów czarnych. No i oczywiście tu jakiś cielisty stanik, no bo ten kompletnie nie pasuje. I może co bym poprawiła, tak, to żeby był troszeczkę dłuższy, bo on jest dosyć krótki. I wiecie, jeszcze mam taką naleciałość, że wszystko musi być duże, długie, żeby pozasłaniać. No co prawda jeszcze tu mi dużo brakuje, żeby odsłaniać. Ale wiecie, tak powoli staram się przyzwyczajać do nowego rozmiaru. Także tak się prezentuje. Ona ma taki melanżowy wzór, jakby można powiedzieć. No taki jakby melanż, też beżowy. Także mam nadzieję, że się nie ugotuje w niej, bo tak jak mówię, ona jest taka troszeczkę już sztuczna, mam nadzieję, że będzie przypuszczać powietrze. Kolejna bluzeczka jest z Vero Mody i to bym powiedziała, że już jest taka bluzka bardziej wieczorowa. Nie wiem, czy to będzie tutaj widać, ale ona jest praktycznie przezroczysta, także no taka wiecie, bardziej na wieczór. Chyba, że z drugiej strony można byłoby założyć jakąś podkoszulkę pod spód, ale ze względu na to krzyżowanie takie z przodu, zaraz się oddalę, wam pokażę, to uważam, że to będzie brzydko wyglądało, jak się założy jeszcze podkoszulkę pod spód. Jedyne, co mi trochę przeszkadza, to że te rękawy są takie troszeczkę tutaj luźne. Ja jednak wolę, jak są dopasowane rękawy. No ale wiecie, tragedii nie ma. No i tak się ona prezentuje. Nie wiem, czy to będzie widać, że ona jest tutaj taka na zakładkę z przodu. I to może być fajne, jeżeli wiecie, na wakacjach właśnie, czy gdziekolwiek się najecie i troszeczkę Was wydmie. No to wtedy może być przydatna taka zakładka i wiecie, zawsze to coś innego, nie jest taka zwykła, klasyczna bluzka czarna, tylko no coś innego, coś się dzieje na tej bluzeczce. Także tak jak mówię, Vero Moda, materiał jest coś wiecie, tego typu, co poprzednia bluzka, ta beżowa, też jest melanżowy i też jest taki troszeczkę sztucznawy, bym powiedziała, więc no zobaczymy, jak to się będzie sprawdzać, czy to się będzie sprawdzać w ogóle. No ale wiecie, za takie kwoty tam powiedzmy 8-10 zł, to nawet jeżeli się spoca jak pies, nie będę tego używać, to nie będzie mi tego szkoda w razie co. I ta rzecz chyba podoba mi się najbardziej. Jest zwykła, klasyczna, ale przez to, że ma tutaj takie, widzicie, wycięcia, no nie wiem, ma coś takiego w sobie fajnego. Taka wersja wieczorowa bardziej bym powiedziała, ale na co dzień też. Jest to pół golfik z River Island. Oczywiście trzeba tu mieć odpowiedni stanik, bo wiecie, jak ja sobie tutaj wyciągnę, no to wygląda to, no, tragicznie, nie? Jak sobie wyciągnę takie coś. Także najlepiej taki, jak to się nazywa? Bardot chyba, bardotka. Taki wiecie, półokrągły, żeby tu nic nie wystawało, żadna ramionczka. I właśnie muszę taki kupić, bo nie mam, a mam też bluzki takie w stylu tych Hiszpanek. No i potem brzydko to wygląda, jak te ramionczka, wiecie, opadają, tutaj się coś odstaje potem, no i lipa trochę, nie? Także taki półgolfik czarny z River Island, on ma też troszeczkę te rękawki takie tutaj rozszerzane, co mogłoby być tak, wiecie, dopasowane, ale wiecie, w lumpie nie można mieć wszystkiego, czego się wymarzy, wiadomo. I jest on takiej fajnej długości, właśnie też do połowy tyłka, więc uważam, że bardzo fajna zdobycz. A wy co myślicie? Nie wiem, no mi się bardzo podoba. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, bo była to już ostatnia rzecz. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić kciuku w górę i suba, będzie mi bardzo miło. I oczywiście zapraszam Was na mojego Facebooka i Instagrama. Zostawię tutaj gdzieś Wam odnośniki i oczywiście zawsze w opisie macie dane kontaktowe do mnie, czy też moje social media, żebyście mogli sobie wejść i zobaczyć, jeżeli jesteście zainteresowani. Także tymczasem przesyłam Wam uściski, życzę pięknej pogody, uśmiechu na twarzy i widzimy się niedługo w kolejnym filmie. Buziaki, pa!